Witam moi drodzy kolejny raz na kanale Historyk o Historii. Zapraszam moi drodzy dzisiaj na lekcję, klasę siódmą, a dzisiaj temat, który brzmi Zjednoczenie Włoch. Zaczynamy. Moi drodzy, tradycyjnie oczywiście podstawa programowa. Dzisiaj, moi drodzy, 23 dział: Europa i świat w drugiej połowie XIX i na początku. XX wieku, punkt pierwszy. Uczeń opisuje sytuację polityczną w Europie w drugiej połowie XIX wieku, w tym procesy zjednoczeniowe Włoch i Niemiec. Od czego by tu zacząć, moi drodzy? No, najlepiej zacząć od przyczyny. Czyli zastanowić się nad tym, jaka była przyczyna zjednoczenia Włoch. Otóż przyczyną zjednoczenia Włoch było po prostu pragnienie Włochów. By żyć we własnym państwie, żeby tereny zamieszkiwane przez Włochów stanowiły jedno państwo, a nie były rozdzielone, rozbite na kilka czy kilkanaście państwek. Jak wyglądała sytuacja Włochów od 1815 roku? Włochy, moi drodzy, nie stanowiły jednego państwa, były obszarem podzielonym na kilka państw. Północny wschód to dwa obszary, Lombardia i Wenecja, które należały do Austrii. Północny zachód, moi drodzy, to jedno z dwóch największych państw, które istniały na tym Półwyspie Włoskim, a mianowicie Królestwo Piemontu, nazywane też bardzo często Królestwem Sardynii. Południe Włoch to drugie z największych państw. Czyli królestwo obojga Sycylii. No i wreszcie środkowa Italia, która obejmowała tak zwane państwo kościelne oraz kilka mniejszych księstw księstwo Parmy, Modemy i e, Toskanii. Żeby zjednoczyć Włochy, moi drodzy, czy jakiekolwiek inne państwo, musi być jakiś bodziec. W wypadku Włoch było to państwo jednoczące czyli jedno z państw, które jak gdyby wyłamało się z tego podziału i zapragnęło zjednoczyć pod swoim przywództwem wszystkie inne państwa. I takim państwem było Królestwo Piemontu, nazywane również Królestwem Sardynii. Dlaczego akurat Piemont? Otóż było to jedno z najsilniejszych, o ile nie najsilniejsze państwo włoskie. Było to jedyne państwo włoskie, w którym po okresie wiosny ludów, czyli po latach 1848-1849, utrzymała się tam monarchia konstytucyjna. No i wreszcie było to państwo, w którym obowiązywała wolność prasy i wolność zgromadzeń, co nie miało miejsca w żadnym innym państwie włoskim. Na czele tego państwa przez długie lata stał niejaki Camilo Cavour, którego widzicie w tej chwili na ekranie. Był to premier Piemontu, był bardzo wielkim zwolennikiem zjednoczenia Włoch, pod oczywiście przywództwem Piemontu. Był też twórcą sojuszu Piemontu z Francją, skierowanego przeciwko Austrii. No i jest dzisiaj we Włoszech uważany za jednego z bohaterów zjednoczenia Włoch, czyli tego, jak Włosi to nazywają risorgimento. Moi drodzy, jak ten proces zjednoczenia przebiegał? Otóż zjednoczenie Włoch można podzielić na cztery etapy. Pierwszy etap to była wojna Piemontu i Francji z Austrią, która to została pokonana w bitwie pod Solferino i została zmuszona. Jak gdyby przez Francję i przez Piemont, do podpisania pokoju w 1859 roku, na mocy którego Lombardia została przyłączona do Piemontu. I to wydarzenie zapoczątkowało, jak gdyby, proces jednoczenia Włoch. Kolejną częścią tego pierwszego etapu, moi drodzy, były plebiscyty. Plebiscyty w księstwach Parmy, Modeny, Toskanii. I części państwa kościelnego, które odbyły się w roku 1860. Ludność tych terenów w plebiscytach opowiedziała się za przynależnością tych terenów do Królestwa Piemontu. I tak też się, moi drodzy, stało. W roku 1860 te tereny zostały wcielone do Królestwa Piemontu. Moi drodzy, etap drugi to wyprawa. Tysiąca tak zwanych czerwonych koszul pod wodzą Giuseppe Garibaldiego, e, która miała na celu zajęcie królestwa obojga Sycylii. I to się moi drodzy udało. E, ochotnicy rzekomo porwali dwa statki, które należały do Armii Piemąckiej. Mówię rzekomo, ponieważ tak naprawdę to porwanie tych statków zostało sfingowane. Na pokładzie tych statków dostali się na Sycylię i opanowali cały obszar Sycylii po kilku bitwach doszli aż do e, Neapolu. Moi drodzy, w tym miejscu kilka słów na temat Giuseppe Garibaldiego. Postaci bardzo, bardzo ciekawej, nazywanej przez niektórych rewolucjonistą, przez innych nazywane zwykłym awanturnikiem. Kim był ten człowiek? E, bohater narodowy Włoch, rewolucjonista, generał. W młodości, moi drodzy, matka chciała, żeby został księdzem, ale on wolał zostać marynarzem, więc uciekł z domu. Kilka lat, kilkanaście lat, spędził w Ameryce Południowej. Walczył tam, między innymi w wojnie Urugwaju z Argentyną. Później walczył w wojnie domowej w Brazylii. Brał też udział w Wiośnie ludów w latach 48-49 w czasie właśnie tej wiosny ludów. Zabrał ze sobą na wojnę partyzancką żonę, która była w dziewiątym miesiącu ciąży, która tego nie przeżyła. Postać, postać, moi drodzy, bardzo, bardzo ciekawa. Warto przeczytać sobie dodatkowo jakąś biografię Giuseppe Gallibaliego. Ale wracając do tematu, moi drodzy, co dalej działo się z królestwem Boyga Sycylii? Otóż tam przeprowadzono plebiscyt. No, wynik, moi drodzy, tego plebiscytu okazał się jednoznaczny. Ludność opowiedziała się za przyłączeniem tego terenu do królestwa Piemontu. I w ten sposób, moi drodzy, w 1861 roku powstało Królestwo Włoch ze stolicą w Turynie. Królem tego królestwa został Wiktor Emanuel II, dotychczasowy król Piemontu, którego widzicie tutaj na ekranie. Jaki był etap trzeci? Czego dotyczył etap trzeci? Etap trzeci, moi drodzy, dotyczył Wenecji. Otóż w 1866 roku do Królestwa Włoch włączono Wenecję. Dlaczego akurat w tym roku? Ponieważ rok 1866 to jest rok, w którym Austria toczy wojnę z Prusami i tę wojnę przegrywa. Osłabiona Austria zgodziła się na żądanie Włoch, żeby Wenecję włączyć do Królestwa Włoskiego. Włosi po prostu wykorzystali sytuację. I, moi drodzy, przechodzimy do etapu czwartego. W 1870 roku Włochy zajmują pozostałość państwa kościelnego razem z Rzymem, do którego przenoszą z Turenu stolice Włoch. Dlaczego, moi drodzy, dopiero w 1870 roku dokończono ten proces jednoczenia? Otóż, rok 1870 to jest rok wojny francusko-pruskiej. Francja, osłabiona walkami z Prusakami, musiała wycofać swój garnizon z Rzymu, który jakby gdyby był gwarantem niepodległości państwa kościelnego. Włosi wykorzystali to, zajęli Rzym. I ogłosili go swoją stolicą. Dlaczego nie zrobili tego wcześniej? Przypominam, moi drodzy, że Włosi byli w sojuszu z Francją. Trudno by było zrażać do siebie sojusznika, walczyć ze swoim sojusznikiem dotychczasowym, więc Włosi postanowili poczekać. Eee, przyszła wojna francusko-pruska, gdzie Francuzi byli na straconej pozycji, moi drodzy, i Włosi to po prostu wykorzystali. No dobrze, eee, teraz rzecz chyba najważniejsza. Otóż jaki charakter miało to zjednoczenie Włoch? Mówi się o tym, że zjednoczenie Włoch było zjednoczeniem oddolnym. Co to znaczy zjednoczenie oddolne? Otóż zjednoczenie oddolne to takie, w którym o przyłączeniu kolejnych obszarów do Królestwa Włoch decydowała ludność tych obszarów w plebiscytach. Czyli ludność sama decydowała o tym, czy chce należeć do Królestwa Włoch, czy nie. Dlatego też nazywamy Zjednoczenie Włoch Zjednoczeniem Oddolnym. Jakie były skutki, moi drodzy, tego zjednoczenia? No Po pierwsze, złamano ustalenia Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, a po drugie, naruszono równowagę sił, bo to na Półwyspie Włoskim powstało może na razie niezbyt silne państwo włoskie, ale na pewno państwo, które będzie miało Jakieś znaczenie w Europie ze względu na swoje strategiczne położenie. Dziękuję bardzo za uwagę, moi drodzy. Zapraszam na kolejne filmy. Bardzo proszę o subskrypcję, o komentarze, o lajki, moi drodzy. Wszystko po to, żeby kanał się rozwijał i żeby jak najwięcej uczniów mogło z niego skorzystać. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w następnym filmie.